Dzień dobry Państwu, nazywam się Edwin Bendyk, jestem z UW, jak pewno większość z Państwa. Kończyłem jako chemik, dzisiaj jestem dziennikarzem, ale to nie ja mam mówić, tylko moi goście. Zapraszam pana Pawła Rutkowskiego. Doktor Paweł Rutkowski bada polski język migowy, jest lingwistą, językoznawcą ogólnym. Tworzył i kieruje dziś pracownią lingwistyki migowej, a tytuł jego wykładu brzmi bardzo intrygująco. Zaczęli rozmawiać 199 lat temu, o rok później niż powstał uniwersytet. Panie doktorze, bardzo proszę. Witam Państwa. Dzisiaj nie wypada nie zacząć od niepowiedzenia jestem z UW, więc ja także jestem z UW, a ściślej jesteśmy z UW. Jestem językoznawcą, pracuję na Wydziale Polonistyki, ale nie zajmuję się językiem polskim, a językiem, który jest od polskiego bardzo, bardzo różny, to znaczy właśnie polskim językiem migowym. Jak wygląda polski język migowy, mogą Państwo zobaczyć, bo cały mój wykład, będzie całe moje wystąpienie będzie tłumaczone przez jedną z lepszych tłumaczek w Polsce języka migowego, panią Małgorzatę Czajkowską-Kisiel, która jest też członkiem naszego zespołu. Powiem Państwu, że Małgorzata wcześniej nauczyła się migać niż mówić, mimo że jest słysząca, bo jej rodzice są głusi. Czyli jest rodzimym użytkownikiem języka, mimo że jest słysząca. Powiedzmy w dwóch słowach najpierw, jaki mam pomysł na to wystąpienie. Otóż opowiem Państwu, co Państwo myślą o polskim języku migowym i potem dlaczego są Państwo w błędzie. Otóż zapewne, zacznijmy od tego, że pewnie wyobrażają sobie Państwo, że język migowy jest uniwersalny. Coś na kształt pantomimy, że ludzie z różnych krajów, ludzie głusi z różnych krajów posługują się jakimś wspólnym kodem. Otóż tak nie jest i nie może być z powodów historycznych. Języki migowe zaczęły powstawać dopiero wtedy, kiedy powstały szkoły dla głuchych. Dlaczego? Większość głuchych, 90-kilka% osób głuchych rodzi się w rodzinach słyszących. W związku z czym nie uczy się języka migowego od rodziców, którzy zazwyczaj tego języka nie znają, tylko w szkole, od rówieśników. Kiedy powstała pierwsza w Polsce szkoła dla głuchych, a było to, uwaga, w roku 1817, mieściła się ona w budynku dzisiejszego rektoratu uniwersyteckiego w Pałacu Kazimierzowskim. Czyli od samego początku swojej historii polski język migowy związany był ściśle z Uniwersytetem Warszawskim. Później ta szkoła przeniosła się na Plac Trzech Krzyży, gdzie funkcjonuje do dzisiaj. To jest Instytut Głuchoniemych. I mamy dzięki temu pewność, że przez 199 lat w Polsce posługiwano się językiem migowym. Co bardzo istotne, to, że języki migowe powstają w szkołach, czy powstają oddolnie w tych społecznościach, a nie są wymyślane na przykład przez słyszących, powoduje, że w różnych krajach mamy kompletnie różne języki migowe. Co więcej, nawet w krajach, w którym ludzie słyszący posługują się tym samym językiem, na przykład w Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii, Ameryce, mamy różne języki migowe. Czyli amerykański język migowy i brytyjski język migowy to języki wzajemnie niezrozumiałe. Może się Państwu... Więc skąd ten pomysł, który na pewno wiele osób ma, że w miganiu jest coś uniwersalnego? Otóż zazwyczaj powodem, dla którego tak myślimy, jest to, że wydaje nam się, że miganie to rodzaj pokazywania. Nie będę tu przeprowadzał testu, często to robię na swoich studentach, ale jestem pewien, że wszyscy Państwo odpowiedzieliby bez problemu, co ten znak migowy oznacza. Może spróbujmy. Jak Państwo myślą? Dom oczywiście, świetnie. A ten? Telefon. A ten? Wszyscy Państwo znają język migowy. Przepięknie. Niech Państwo zauważą, że to jest możliwe tylko przy niektórych bardzo ikonicznych znakach. My, językoznawcy, używamy terminu ikoniczny do takich znaków, które nawiązują swoim kształtem do tego, do czego się odnoszą. A teraz spróbujmy czegoś trudniejszego. Niech Państwo mi powiedzą, jak się miga Warszawa w polskim języku migowym. Powiedzmy sobie szczerze, jestem pewien, że tu mamy setki, czy przeszło 1000 podobno osób. Jeżeli bym wszystkich Państwa przepytał, okaże się, że nikt nie trafi. No chyba, że ktoś wie, bo miga. Otóż Warszawa to taki znak, niech Państwo patrzą. Dlaczego? Niech Państwo popatrzą tam wyżej. Warszawa kojarzy się z syrenką, a syrenka ma biust. Więc Warszawa to znak, który odnosi się do biustu syrenki. Proszę Państwa,
Jeżeli ktoś myśli, że język migowy jest uniwersalny, niech sobie wyobrazi, jakby to miało funkcjonować. Przychodzi głuchy Polak do głuchego Chińczyka, robi mu tak, i myśli, a pewnie pochodzisz z miasta, którego symbolem jest syrenka, Warszawa. Tak nie zadziała. Spróbujmy uniwersytet, jak państwo myślą. Ja i tak państwa nie widzę, proszę się nie przejmować przez te reflektory, więc odpowiem od razu państwu, uniwersytet jest tak. Dlaczego? W 1821 roku Aleksander I wydał dekret, który nakazywał studentom i profesorom uniwersytetu noszenie mundurów. A mundury miały charakterystyczne hafty na rękawie. Ten znak odnosi się do haftu jako symbolu wówczas członków społeczności uniwersyteckiej. Niech państwo zauważy, że nie ma szansy, żeby głusi z różnych krajów, innych niż Polska, się tego domyślili. Co więcej, większość głuchych pewnie dzisiaj z Polski nawet tego nie zna etymologii tego słowa, bo to nie ma żadnego znaczenia. Ten znak jest tak samo konwencjonalny, czyli musimy się go nauczyć, jak nasze słowa. Niech państwo zauważą, że bardzo często użyłem tu słowa głuchy. Może by państwa to dziwić. Dlaczego on nie mówi niesłyszący? Przecież to delikatniej, tak kulturalniej nam słyszącym się tak często wydaje. Sami głusi używają słowa głuchy. Dlaczego? Chcą być, ich autodefinicja jest taka, że chcą swoją tożsamość budować na tym, jacy są, a nie jacy nie są. My tutaj obchodzimy 200-lecie Uniwersytetu Warszawskiego, a nie Uniwersytetu Niekrakowskiego, powiedzmy. Prawda? Tak samo dokładnie jest z głuchymi. Jeżeli boją się państwo używać słowa głuchy, niech się państwo nie boją, bo to jest słowo jak najbardziej przez samych głuchych akceptowane. Skąd, proszę państwa, skoro mamy różne języki migowe, to skąd takie przeświadczenie, że miganie jest wspólne? Raz ta ikoniczność, o której powiedziałem. Dwa, że często się wydaje, że miganie to jakieś proste przekładanie języka fonicznego, języka nas mówiących na znaki wizualne. Otóż tak nie jest, choćby z tego powodu, że języki migowe mają inną gramatykę, czy inne gramatyki, bo każdy ma znów inną, od języków fonicznych. To, że głusi polscy migają w Polsce, nie oznacza, że migają polszczyznę. Zilustruję to prostym przykładem. Gdybym chciał państwu zamigać tutaj zdanie, długopis leży na trzeciej półce od dołu i miałbym użyć polskiej gramatyki, to wyglądałoby to mniej więcej tak. Długopis leży na trzeciej półce od dołu. Głuchy na to patrzy. Od dołu? Nic nie rozumie. Dlaczego? Tak samo jakby nie zrozumiał obcokrajowiec, któremu państwo by chcieli gestami pokazać tę treść. Jak to jest w języku migowym? Popatrzmy. Półka, 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 długopis tu. Wtedy wiadomo, o co chodzi. Otóż język migowy wykorzystuje przestrzeń, bo ma taką możliwość. O ile w języku fonicznym nie jestem w stanie wypowiedzieć słowa długopis na słowie półka, to w języku migowym dzięki przestrzeni jestem w stanie to zrobić. Więc gramatyka języka migowego jest na tyle różna od gramatyki języka polskiego, że bardzo często języki migowe były uważane za prymitywne, za nie dość dobre, za nie mające gramatyki, no bo gramatyka jest inna niż w polszczyźnie. Równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że na przykład język chiński czy angielski nie ma gramatyki, bo nie ma gramatyki polskiej. Niech państwo zauważą, że przez 100 lat, mniej więcej od połowy XIX wieku do połowy wieku XX, dominowała w edukacji głuchych tak zwana doktryna oralistyczna. Oralizm to taki termin, który mówi, niech głusi czytają z ust, niech mówią, ale niech nie migają. Czytanie z ust, jak państwo się domyślają, jest bardzo proste. Zrozumieli państwo? No właśnie, to niech państwo sobie wyobrażą, jak się czuje dziecko głuche w klasie, w której nauczyciel nie miga. A bardzo często tak się i zdarzało, i nawet wciąż zdarza. Muszą państwo pamiętać, że ze względu na to, że języka migowego w szkołach nie było, do dziś żyją ludzie na świecie, którzy pamiętają wiązanie rąk na przykład, żeby nie migano. Głuchych karano za miganie. Bardzo wielu głuchych uważa, że ich historia, historia tej społeczności to historia swoistej opresji ze strony słyszących, polegającej przede wszystkim na tym, że język migowy był gdzieś spychany na margines, gdzieś usuwany z pola widzenia. A twierdzenie, że język migowy nie jest dość dobry do tego, żeby wykładać nawet bardzo skomplikowane kwestie, bo to jest typowy argument. Często słyszę takie pytanie, no a jak z fizyką jądrową? Czy da się migać o fizyce jądrowej? To powiem państwu tak, prostą anegdotą. Otóż
Mój, jak ja się nazywam w języku migowym? Nie nazywam się Paweł Rutkowski, bo trzeba by to zamigać. Mój znak jest taki w polskim języku migowym. Dlaczego? Odpowiem. Jak guzi pierwszy raz zobaczyli Rutkowski, ja nie mam nic wspólnego z tym środowiskiem rodzinnie, tak? Wszedłem w to środowisko jako badacz. Guzi pierwszy raz zobaczyli Rutkowski, pomyśleli, Rutkowski, Rutkowski, z niczym się nie kojarzy. A, jest detektyw Rutkowski. Znają państwo? Nie mam nic wspólnego z nim, ale znak mam dzięki niemu, bo guzi uznali, że ja będę miał ksywę tajniak. Odkrywam klapę, tak jak tajny detektyw Rutkowski. Znaku się nie wybiera, ale powiem państwu, że tak się z nim zżyłem, że ktokolwiek ten znak wymyślił, nie wiem kto, to jestem mu wdzięczny, bo to jest moja tożsamość w języku migowym. Ja bardzo się cieszę z tego, że mam swój znak. I tak jak można nazwać Rutkowskiego, to tym bardziej można fizykę jądrową. Niech się państwo nie przejmują. Guzi mogą migać o wszystkim i na przykład na naszym uniwersytecie migają. W moim zespole, tutaj członkowie mojego zespołu guzi są między innymi dzisiaj na sali. Dzięki ich pracy powstaje to, co robimy. Dzięki ich pracy opisujemy ten język i oni rozmawiają na temat, migowo, na temat tematów, na które, o których większość z państwa nie ma zielonego pojęcia, z całym szacunkiem. I nie, język migowy w niczym im nie przeszkadza. Język migowy może być używany na uniwersytecie i jest używany na uniwersytecie, bo na przykład nasz uniwersytet jest takim miejscem, gdzie język migowy jest wykładany w postaci lektoratów, w formie lektoratów. To są regularne lektoraty, takie jak na przykład włoskiego, hiszpańskiego czy jakiegokolwiek innego języka. Co oznacza, że student dowolnego wydziału chemii, fizyki, historii może zapisać się na taki lektorat, nauczyć się migać. Pomyślą państwo, po co miałby? Pewnie państwa zaskoczy, ale amerykański język migowy jest czwartym najczęściej wybieranym językiem obcym na uczelniach amerykańskich. Nie przez głuchych, przez słyszących studentów. Pierwszy jest hiszpański, drugi francuski, trzeci niemiecki, a amerykański język migowy podobno już depcze mu po piętach. Dlaczego słyszący chcą się uczyć migać? No po pierwsze to bardzo praktyczne, prawda? Bo mogę sobie zamigać na przykład przez szybę. Albo z jednego końca sali na drugi koniec sali można w trakcie na przykład takiego wykładu jak ten bez problemu migać, nikomu nie przeszkadzamy. Ale przede wszystkim jest o wiele większa świadomość społeczna tego, jak to jest ważne, jak to jest istotne. I nie ma stygmatyzacji tego języka takiej, jaka niestety czasami się zdarza wciąż w Polsce. To, że języki migowe, że znaki migowe przypominają to, do czego się odnoszą, traktowane jest jako jakaś forma pantomimy. Niech państwo zwrócą uwagę, że to jest sytuacja dokładnie analogiczna do na przykład onomatopei w językach fonicznych, czyli tych słów dźwiękonaśladowczych. One też naśladują coś, na przykład nasze słowo hał czy miał. I wydawałoby się proste, każdy na świecie powinien rozumieć. Niech państwo sobie wyobrażą, niech państwo zgadną, może chyba, że państwo wiedzą, jak robią litewskie psy. Am-am. Też onomatopeiczne, wydawałoby się, że każdy powinien się domyślić, państwo nigdy by na to nie wpadli. Powiem państwu, jak robią psy na południu Nigerii. Na południu Nigerii psy robią łaj-łaj. Teraz niech państwo sobie wyobrażą, że Polak i Nigeryjczyk zgubili psa w Londynie i starają się wytłumaczyć. Jeden mówi hał-hał, drugi łaj-łaj, tak? Co sobie pomyśli Anglik? Że mają jakieś problemy egzystencjalne ewentualnie, że są filozofami może, tak? Ale na pewno nie pomyśli, że szukają psa. Tak samo jest z językami migowymi. To, że znak przypomina coś, to my potem jesteśmy w stanie rozumieć, jak ten znak znamy. Tak jest mężczyzna, jasne, od golenia. Tak jest kobieta, jasne, od kolczyków. Natomiast to nie oznacza, że jak spytam państwa, jak będzie mężczyzna w jakimś tam języku migowym X, to my jesteśmy w stanie się tego domyślić. Bo sposobów na zamiganie jakiejś treści jest cała masa. Powiem państwu, jaki jest praktyczny wymiar tego, że tak wielu ludzi się uczy amerykańskiego języka migowego na uczelniach amerykańskich. Otóż jest tak, że dzięki temu wiele osób potrafi zamigać choć trochę. I zdarzyło się raz, że prezydent Barack Obama na jakiejś konwencji czy wiecu wyborczym, jak to mają w zwyczaju amerykańscy prezydenci, podawał ręce wyborcom, nagle trafił się głuchy. I głuchy, co zamigał do niego, jestem z ciebie dumny. Co zrobił Obama? Pomyślą państwo, przestraszył się, terrorysta pewnie, macha rękoma, tak? Otóż nie. Obama zachował się tak, jak powinien się zachować kulturalny człowiek, to znaczy odmigał, dziękuję.
bez przygotowania, bez treningu potrafi zamigać dziękuję. Ja mam nadzieję, że w Polsce też dożyjemy takich czasów, może niekoniecznie prezydent, ale wiele osób będzie potrafiło zamigać dziękuję. Bo znajomość takich poszczególnych znaków jest, ułatwia życie. Kiedy spotkamy głuchego na ulicy, nie bójmy się go. Uśmiechnijmy się, spróbujmy zrozumieć, nie zamykajmy się na kontakty z głuchymi. To, co my robimy w naszej pracowni, proszę Państwa, to właśnie opisywanie języka migowego. Staramy się stworzyć słownik, gramatykę, opisujemy, tworzymy podręczniki dzięki współpracy z Ministerstwem Edukacji. W szkołach w całej Polsce używane są podręczniki w języku migowym, które stworzyliśmy. I mam nadzieję, że ta działalność, gdzie, ale na uniwersytecie, może być kontynuowana, powinna być kontynuowana, bo to tutaj, na przykład dzięki tym lektoratom, które wprowadził na uniwersytet wybitny człowiek, o nim jeszcze chcę wspomnieć, profesor Marek Świdziński, który kończy w tym roku swoją pracę na uniwersytecie, a dzięki niemu ta problematyka na uniwersytecie zaistniała. Mam nadzieję, że ta problematyka na uniwersytecie będzie zawsze, bo nie tylko z powodów historycznych, ale i tych, o których mówię teraz, badawczych, jest tutaj potrzebna, tak uważam i dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję serdecznie, ale proszę jeszcze nie opuszczać. Jeden komentarz, czy mogę jeden komentarz? Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę, tam siedzą nasi głusi koledzy. Bili brawo. Tak się nie bije brawa u głuchych, bo tego nie widać. A ja chcę widzieć, czy się Państwu podobało. Tak się bije głuche brawo. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo, ale proszę jeszcze zostać. Jeszcze kilka pytań. Proszę powiedzieć, bo myślę, że w ten kwadrans rzeczywiście dowiedzieliśmy się bardzo dużo tego. Straszny pokus, ja nie słyszę. No właśnie, tutaj jest fatalnie, jeśli chodzi o odsłuch, ale spróbuję może trochę ciszej. Jak pan ocenia, teraz Intercity wprowadziło taki system komunikowania się z głuchymi, tak, który polega na tym, może, o właśnie, tak będzie najlepiej, który polega na tym, że głuchy, który potrzebuje dowiedzieć się jakiejś informacji, przychodzi do punktu na stacji i tam pani, która sama nie zna, poza poszczególnymi tylko kilkoma znakami, korzysta jeszcze z pomocy specjalisty tłumacza, który jest na odległość włączany do dyskusji za pomocą internetu. Czy to jest dobre rozwiązanie? Tak, to bardzo dobre rozwiązanie, to jest najlepsze z możliwych. W pewnym momencie, kiedy język migowy zaczął zyskiwać prawa w Polsce, a tu przełomowym momentem był 2011, kiedy przyjęto ustawę o języku migowym. I ona gwarantuje na przykład w kontaktach z administracją publiczną, ale także na przykład w różnych innych sytuacjach, tłumaczenie na język migowy. Głuchy może poprosić o tłumaczenie na język migowy. Teraz był taki moment, że próbowano szkolić urzędników. Państwo sobie wyobrażają, jak po tygodniowym czy parogodzinnym szkoleniu miga świetnie urzędnik, tak? Na szczęście potem ktoś doszedł do... No nie spodziewamy się też, że w każdym urzędzie będzie przez cały czas tłumacz języka migowego, bo to też byłoby nieracjonalne. Więc taki system zdalnego tłumaczenia przez internet, wykorzystującego technologię wideo, jest oczywiście systemem najsensowniejszym. A proszę powiedzieć, bo właśnie mówi pan o tym, jak istotny jest element tożsamości dla ludzi głuchych i właśnie, że ten język jest systemem, częścią tej tożsamości, a więc kultury. Czy są jeszcze jakieś inne, bo rozumiem, że też poza tym posługują się normalnie głusi, posługujący się polskim językiem migowym, również po prostu językiem polskim pisanym, prawda? Ci, którzy opanowali polszczyznę w sposób biegły, oczywiście piszą i czytają, ale proszę pamiętać, że dla bardzo wielu głuchych polszczyzna będzie językiem obcym. Nie mają automatycznego, sensorycznego wystawienia na polszczyznę, co oznacza, że bardzo często nawet świetnie wykształcony głuchy z doktoratem napisze do nas czy SMS-a, czy maila w taki sposób, jak obcokrajowiec po prostu. Pomyli końcówki, coś nie tak będzie. To nie oznacza, niech Państwo nigdy nie dadzą się zwieść pozorom, nie oznacza, że głuchy jest nieinteligentny, niewykształcony. To oznacza, że głuchy jest, mimo że jest obywatelem polskim, ma polski paszport, który może pokazać, nie jest osobą polskojęzyczną, czy język polski nie jest jego pierwszym językiem. Jego pierwszym językiem jest język migowy, a polszczyzny nauczył się jako drugiego. Więc są głusi, którzy z polszczyzną będą mieć kłopoty takie jak obcokrajowcy. I żeby odpowiedzieć na pytanie o te inne elementy kultury głuchych, poezja, savoir-vivre, cała masa rzeczy, które cechują też naszą kulturę. Natomiast jedna rzecz, o której Państwu powiem, bo to zawsze słyszący myślą, a jakie ciekawe, jest to, że na przykład głusi migają przez sen. Oczywiście nie wszyscy, nie codziennie, nie każdej nocy, ale niektórzy. Dlaczego? Z tego samego powodu, z jakiego my mówimy przez sen. Zdarza nam się. Prawda? To jest ich język, on jest tak samo zinternalizowany jak nasz, na przykład w naszym wypadku język polski. Skoro nam się zdarza mówić przez sen, to głuchemu zdarza się zamigać przez sen. I ostatnie pytanie.
jeśli chodzi o języki naturalne, te, którymi się posługujemy, powiedzmy normalnie, przepraszam, że użyję już takiego słowa, no są teraz, spróbujemy je zautomatyzować system tłumaczeń, tak żeby łatwiej właśnie przekładać z języka na język. Czy możliwe byłoby kiedykolwiek wyobrażenie sobie jakiś stopień automatyzacji tłumaczenia języka migowego i na język migowy? Oczywiście naukowcy, szczególnie informatycy, bardzo by chcieli budować takie, tworzyć takie projekty. Nasza pracownia, nasz zespół lingwistyczny, który zbiera dane, jest bardzo często proszony o jakby udzielanie tych danych na potrzeby prac informatycznych. Kilka uczelni w Polsce, uczelnie zagraniczne często się do nas zgłaszają, bo muszę Państwu powiedzieć, że ten zbiór danych migowych, który mamy teraz na Uniwersytecie Warszawskim, jest w czwórce największych korpusów języka migowego na świecie. Obok nas są tylko Niemcy, Wielka Brytania, Australia i my. To są te największe na świecie zbiory danych migowych. Więc informatycy bardzo by chcieli na tej podstawie spróbować nauczyć komputer, ale jest to niesłychanie skomplikowane. Dlaczego? Czasu mało nie odpowiem, ale mogą Państwo zobaczyć dlaczego. Rozpoznawanie obrazu musi być tu bardzo zaawansowane, żeby wyłapać z tego ciągu poszczególne migi. Dziękuję serdecznie. Był z nami pan dr Paweł Rutkowski. Dziękuję Państwu. I brawa dla tłumaczki. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panie doktorze. Dziękuję.